Bartłomiej Zawalski po przegranym meczu z MKS-em Będzin. Chciałbym zapytać, wszedłeś w trzecim secie, kilka tych zagrywek dobrych posłałeś, ale dzisiaj ten mecz no, na waszą niekorzyść, no i trzecia porażka w tym sezonie z MKS-em. No niestety tak, no, nie ma co ukrywać, że MKS stworzył bardzo mocną ekipę w tym sezonie. Potwierdzili to w rundzie zasadniczej, wygrywając z nami dwa razy. Dzisiaj niestety też byli lepsi, okazali się lepsi. Czy jesteśmy jakoś mega źli na siebie? No nie, na razie ciężko stwierdzić. Wydaje mi się też, że większość meczu graliśmy dobrze. Troszeczkę nam końcówki uciekły też. Nie ma co ukrywać, zawodnicy z Będzina przycisnęli nas na zagrywce. Odrzucili nas od siatki. Wiadomo, że się wtedy troszeczkę gorzej gra. Ale no nic, no, to jest cała seria tutaj tych meczów. Wracamy teraz w sobotę do siebie, do Bielska. Będziemy się starali zregenerować, jak najlepiej przygotować do tego spotkania, wyciągnąć jakieś wnioski, co robiliśmy źle, co robiliśmy dobrze i po prostu trzeba z czystą głową przystąpić do następnego spotkania u nas w Bielsku. W czwartym secie ta przepychanka na siatce i bardzo długa wideoweryfikacja przez sędziów. Widziałem też, że tutaj przed chwilą sam dyskutowałeś z sędzią. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy, no wiadomo, że jak to każdy zawodnik, no my widzieliśmy, że u nas Adrian wypchnął tę piłkę, że jednak blokujący Będzina miał ostatni kontakt. Sędzia po meczu tutaj przyszedł, rozmawiał z nami bardzo długo. Sam też przyznał, że bardzo ciężko było ocenić tą sytuację, że na jednej kamerze było widać inaczej, na drugiej inaczej. Nie chcę tutaj rozmawiać o decyzji sędziego, to już nie mi tutaj jest wyciągać jakieś wnioski. Była decyzja taka, jaka była, niestety nam się gra trochę posypała, to jest właśnie ta sytuacja, w których musimy jednak zachować chłodną głowę i mimo tego, mimo kontrowersyjnego punktu, powinniśmy jednak przystąpić do następnej akcji, a nam gdzieś tam ucieka jakaś seria. Musimy nad tym pracować, nic nie zrobimy. Wydaje się, że to był taki też fajny moment, w którym właśnie dochodziliście trochę do rywala, ale powiedz mi też, powiedzieliśmy o tym, że to jest trzeci przegrany mecz, byłbyś w stanie się podjąć oceny, czy to był najlepszy wasz mecz mimo wszystko przeciwko MKS-owi z tych trzech, czy któryś z tamtych dwóch poprzednich był lepszy? Zdecydowanie wydaje mi się, że ten mecz był w naszym wykonaniu z drużyną z Będzina najlepszy z tych wszystkich trzech, które rozegraliśmy w tym sezonie z nimi. Nie ma też co ukrywać, play-offy rządzą się swoimi prawami. Oni mogą być na papierze lepsi, ale jednak to są play-offy, są inne emocje, jest powiedzmy lepsze przygotowanie, więcej materiału do analizy dla zawodników. Dzisiaj Będzin jest górą, wracamy w sobotę do nas, do Bielska i będziemy walczyć o wygraną u nas w hali. Trzecia porażka jakoś oddziałuje z tą drużyną oddziałuje jakoś na wasz aspekt mentalny? Ciężej będzie o motywację, czy ona pozostanie na takim samym poziomie? Nie ma tu w ogóle, nie powinienem się odnosić do tego pytania. Jesteśmy w finale Tauron pierwszej ligi, wiele osób nam zazdrości, że tutaj jesteśmy na tym miejscu. O żadną jakąkolwiek motywację nie muszę się martwić. Chłopaki, każdy z nas jest zmotywowany na maksa. Dajemy z siebie wszystko, tyle ile możemy na dany moment. Dzisiaj niestety nie wystarczyło, oby następnym razem było lepiej. Chciałbym też zapytać o to, bo to twój pierwszy sezon z bratem. Jak w ogóle, już no końcówka sezonu, jak byś ocenił tą współpracę? Jak ci się gra z bratem w jednej drużynie przez cały sezon? Nie mogę tutaj powiedzieć nic złego o naszej współpracy. Prawda jest taka, że wszyscy środkowi tutaj w naszej drużynie z każdym się bardzo dobrze dogaduje. Mamy ze wszystkimi bardzo dobry kontakt. Nie ma co ukrywać. Mój brat przez większość mojej przygody z siatkówką był moim, powiedzmy, mentorem. Zawsze gdzieś tam jest w stanie mi coś pomóc, podpowiedzieć. Więc teraz z biegiem czasu też i może ja jestem w stanie też czasami mu coś tam szepnąć. Także wszystko jest super. Z bratem dogaduję się bardzo dobrze, tak jak z pozostałymi środkowymi. Wydaje mi się, że to jest duży plus i dla mnie, i dla niego, że wylądowaliśmy w tej samej drużynie. Wiem też, że na rozgrzewce się śmialiście, kiedy speaker powiedział, że Bartłomiej Zawalski brat Mateusza. Dokładnie tak. Jednak wolałbym, żeby przedstawiali mnie jako zawodnika Bielska, a nie brata Mateusza. Nie, nic na to nie poradzę. No tak, pewnie przez numery. Nie? On ma szóstkę, a mam dziewiątkę, odwrócone numery. Także no, nic nie poradzimy się. Nie da się ukryć, że nie jestem jego bratem. W półfinale wygrywaliście mecze tylko na wyjeździe, czy zatem teraz będziecie wygrywać mecze na własnym terenie? I jeżeli tak, to jednak wam zabraknie tego jednego meczu ewentualnie.
No, to jest ciekawe pytanie akurat. Rzeczywiście w półfinale dwa zwycięstwa odnieśliśmy w Kali w Chełmie. Z czego to wynikało, nie mam pojęcia, ale miejmy nadzieję, że teraz tutaj w rywalizacji z Będzinem to się nie sprawdzi.